WIG20, DAX, S&P 500 wraz z czerwcową serią kontraktów. Witam 30 kwietnia i tradycyjnie zapraszam na krótki komentarz wideo. Rozwinął się na indeksie WIG20 ruch korekcyjny, ale co istotne, na razie jest tutaj ewidentnie respektowana tak zwana pierwsza zapora popytowa Fibonacciego 2506-2510, czyli strefa wytyczona na bazie zniesienia 14,6 całego pokazywanego w tej chwili impulsu wzrostowego. Tutaj tym elementem, mówiąc w cudzysłowie, wspomagającym węzeł cenowy Fibonacciego jest oczywiście ta niebieska median line. Tak jak sugerowałem ostatnio, pierwszy sygnał wskazujący na możliwość pogłębienia się ruchu spadkowego to właśnie przełamanie w tej chwili respektowanej strefy 2506-2510 i w takiej sytuacji nie można wykluczyć, że dość szybko znaleźlibyśmy się w rejonie kolejnego węzła popytowego 2480-82. Kluczowa informacja, jaka płynie w tej chwili z wykresu WIG-u 20, to właśnie ta, że strefa 2506-2510 odgrywa istotną rolę. Natomiast w przypadku kontraktów analogiczny węzeł popytowy Fibonacciego został dzisiaj w porannej fazie handlu naruszony. Niemniej jednak w tej chwili transakcje są zawierane ponad węzłem 2489,93. Jeśli tak sesja by się zakończyła, czyli udałoby się bykom wybronić to wsparcie, odczytałbym taki sygnał jako no być może zapowiedź jednak kontynuacji ruchu wzrostowego, a istotną jakby informacją wskazującą na to, że taki wariant rzeczywiście urzeczywistni się na rynku, byłoby pokonanie zniesienia 61,8, poziom 2517 wraz z tą przełamaną wczoraj wiarygodną linią kanału trendowego. Czyli w takiej sytuacji nie można wykluczyć, że kontrakty ponownie znalazłyby się tutaj w rejonie 2541-44. Natomiast kolejna zapora popytowa Fibonacciego w przypadku przełamania testowanego w tej chwili węzła 89,93 to obszar 2460-65. No i tutaj tym istotnym wzmocnieniem jest oczywiście ta zielona linia kanału, również czerwona median line, która też przebiega w okolicy wskazanej strefy. To wszystko tworzy relatywnie silne wsparcie techniczne i popyt powinien się tutaj w tym rejonie uaktywnić. Indeks DAX. Wczorajszy ruch spadkowy wytracił swój impet dokładnie w węźle 11410-38. Dzisiaj doszło do naruszenia tej strefy, jednak popyt w tym momencie podejmuje działania obronne. No i generalnie to jest pozytywny sygnał. Też należy brać pod uwagę układ X, A, B, C, D z projekcjami wypadającymi właśnie w przedziale 11410-11438. Obrona takiej strefy to możliwość powrotu indeksu na ścieżkę bazowego wzrostowego trendu i w takiej sytuacji tutaj na pewno należałoby obserwować węzeł 11735-11780. Składa się bowiem z dwóch kluczowych zniesień wewnętrznych 38 i 2,618. Pokonanie takiej strefy to relatywnie silny, taki intradayowy sygnał zapowiadający kontynuację ruchu wzrostowego. Na wykresie przedstawiłem również kolejne węzły Fibonacciego popytowe 11143, 11170 i kluczowa w ujęciu krótkoterminowym strefa wsparcia 10804, 10849. Na razie warto obserwować niezmiennie ten przedział 11410, 11438. I nadal nie można tutaj za bardzo wyeksponować jakichś nowych wątków dotyczących indeksu S&P 500. Indeks amerykański porusza się w relatywnie wąskim korytarzu cenowym. Tak jak sugerowałem ostatnio, takim wstępnym sygnałem zapowiadającym zmianę tendencji w ujęciu krótkoterminowym byłoby dopiero przełamanie strefy wsparcia 2069-74. Z kolei bardzo pozytywny sygnał to wybicie się indeksu ponad 2135-2140. Dziękuję.